Siemano, dzisiaj pokażę Wam, jak spersonalizować ustawienia sterowania w Genshin Impact. Zapraszam do oglądania. Więc tak, klikamy sobie w koło zębate, następnie w no tutaj już jesteśmy, w controls tak naprawdę. No i tutaj, zobaczcie, można sobie wybrać, czy tutaj na touchscreenie, no nie mamy innej opcji na razie, w sensie no na razie, po prostu nie mamy innej opcji. Na komputerze można sobie zmienić, tak, z kontrolera na klawiaturę i myszkę. Tutaj mamy ustawienia kamery przeróżne. Horizontal camera sensitivity, vertical camera sensitivity. No nie będę tego czytał, nie będę łamał angielskiego. Tak, schodzimy w dół. I mam tutaj gyroskop. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o ustawienia sterowania. Dzięki za oglądanie. Siema!